Witam w kolejnym odcinku serii Filary 2, jak ja to nazywam, ten tytuł. W poprzednim odcinku wykończyliśmy kapitana Benefa, o ile dobrze pamiętam jego nazwisko. Dopiero co go zabiłem, już o nim zapomniałem. No i kontynuujmy zwiedzanie tego fortu. Byliśmy na balkonie w poprzednim końcówce. Trochę rzeczy się znalazło. Pójdę do lochów zatem teraz. Mam nadzieję, że mnie nie pogonią. W sumie tak wygląda, że już mogę się tak swobodnie poruszać po tym miejscu. Obym się nie mylił. Bo może być ciekawie. Zobaczmy, czy mnie wyproszą teraz, czy sobie dadzą siana. Pójdę do tej kuchareczki, może zagadać. Siema. Aha, dobra. Podziemna przystań. O, poprzednio chciałem to zwiedzić. Więc teraz zwiedzę. W końcu to się odwlecze, to nie uciecze. Co my tu mamy? No mamy przystań. Kolejny pistolet, kule. Co, już się nie mieszczą w skrzyni? Serio? To jednak jest jakiś limit? Czy co? A co to jest rzemiosło? Narkotyki można robić. Martwe oko. I węglika można. Dobra, to się nanarkotykowałem. Żywność podstawowa. Smażony brzydal. No zróbmy, czemu nie? Dziesiąty czy jedenasty odcinek, a ja rzemiosło dopiero odkryłam. Cały ja. Trucizny i antidota. Antidota? Może się przydadzą kiedyś. Czy to kosztuje 200? Serio? To tak kasiorę ciągnie? Czy to pokazuje, za ile można sprzedać? Nie mów, że rzemiosło zasysa mnie z kasy. Weź sobie, kobieto. Może truciznę też? Mm-hmm.
Narkotyki szkodzą, a tu pomagają. Dobra, trzymaj. Co, na serio nie mogę podnieść? Dziwne. To mogłem. Może już mam max kur na statku i się nie da więcej. Może tak być, może. Grok. Materiały naprawcze też muszę widocznie mieć. Co, jak kliknę, będzie zbieg... Ładownia jest pusta. Tak widzę, że oni cały czas dniówkę ode mnie ściągają. Zachodnie umocnienia. To zobaczmy. Żebym się tylko gdzieś nie wwalił. Ale wygląda, że nie ma strażników. To jest to pomieszczenie, co nie mogłem otworzyć ostatnio. Dobra, to idziemy jeszcze wyżej. Coś tak czuję, że dzisiejszy odcinek upłynie na zwiedzaniu tego fortu. Jak tam pogoni mnie ktoś? Ciekawe, czy każdego członka załogi mogę obdarować jakąś bronią. To dlatego zbieram. Wydaje mi się, że raczej tak. Kolejny hełm. Przyspieszymy trochę. O, nie mogę się dostać. Może jakiś level wpadnie. Zbyt niska wartość mechaniki. Tu niedawno się klepaliśmy. Żywej duszy nie widać. Nagle wszyscy sobie poszli. No to buszujmy. Tylko i tak musimy tam wrócić. Coś ciekawego.
Może w końcu się uda tego uwolnić. Nie mrawy coś. It's too quiet around here without Ben's parties. Don't think I like it. Spoczko. Nie to. Włączcie speeda. Tu jest kuźnia. A my trochę ogołosimy teren. Kuźnia. Nie, lepiej wejść. Co to za różnica? Tą laskę na A bym chciał znaleźć. Aldis czy jakoś tak. Jak już z nią zagadam, to można stąd się zmywać raczej. Że co? Musiałem całą drużyną tu wejść? By Andra's salty bosom. Romaro hold this chest from one end of the dead fire to the other. Dear S. That'd be me. I knew you'd seek me out. Please abandon the trail here. If you find yourself imperiled, seek Udina at Magic Water. She can help. Kim jest Udin? I don't know Udina from Warmage, but Magic Waters, I know like my own fucking name. When I were a wee lad fresh on the Sorcerer, Romaro would treat me to the Luminous Bathhouse at Nekataka. Nekataka, no tam się wybieramy. The water there shimmered like dawn on the open sea, and I, full flush with the poetic creativity of youth, called it Magic Waters. Mm-hmm. I know you don't owe me the favor, Captain, but if we could find our way to that bathhouse, I'd not hold it against you. Unless, of course, you asked. Wszystkie drogi prowadzą do Nekatake. For now, though, we've got plunder and pillage before us, aren't we? Tak, się nagrabiliśmy trochę. To dobrze, że w sumie wszedłem całą drużyną tutaj. Nie sądziłem, że on tak zareaguje. Gdzie ta kobita jest? O, tu nie byłem. A jak nie byłem, to trzeba zajrzeć. Dobra, wyłączymy. Zobaczmy, co tu jest. Warzywa. Kolejne okno. Pułapka. Kolejne wejście do góry. Dajesz Helga. Dobra. Rozbrojone. Kolejne kule, których nie mogę wejść, wziąć na północne umocnienia. Uj. Koleś nie pozwala chyba zajrzeć. Serio nie otworzę? Nie, no otworzę. Z asystą. Dobra. Nauczony przednią rozgrywką nagram. Helga, idziesz. Otwierasz.
Let's see what's as promised. Not a problem. I cóż tu ciekawego mamy? Tam jest Brutal. Bukanier. Łoczyk. Tylko pytanie, czy oni chcą mi zrobić coś złego? Bo jak mnie odkryją... A będę tu sam... To będzie niewesoło, dobra, ale... Okradnijmy trochę. Zapewnia skok. Chyba pierwsze buty, jakie znalazłem. Dobra, wycofajmy się powoli. Pokradnijmy trochę. Kolejny pancerz. Tak wiem, to chciałem. Boże, czy ktoś to czyta? Raczej nie. Ktoś skreślił na tym podszczepiony kawałek słowa tradycyjnej szanty. Okej. Okay. Będzie to śpiewać, czuję. Ciekawe, czy uda mi się ten stół ograbić. Dobra. Przed ruszeniem w drogę zbierz drużynę. Jak to powiadał Piotr Franceski. To teraz Rześko. Chodźmy z nimi zagadać. Będzie walka czy coś? Chyba mają mnie głęboko. Gdzie? Boże, chciałem zobaczyć, co tutaj jest. Leave it to me. Już znowu się zrąbało coś. Estok mi się z Dark Soulsem kojarzy. Swoją drogą muszę pograć. Przypomnieć sobie kiedyś. Czy ktoś tu z obecnych mógłby się zainteresować tą przepiękną interakcją? Czy już naprawdę się wszystko zwaliło? Gdzie ta interakcja? No, co wy tam biegniecie? Nie zbadam tego stołu, niestety. Tyle lat ma ta produkcja i nie mogą tego ogarnąć. Gdzie teraz biegniesz? Serio, to była ta interakcja. No idźcie na górę, no. Boże, jak ja kocham, jak coś tu się wali w tej grze. Albo ja czegoś nie ogarnię. Can
Consider it. Chcę na górę wejść. Sorry, friend. I can't. Gdzie ty znowu biegniesz? Do tego ogniska? Po cholerę. Mój Boże. Co tu takiego masz? Teraz jak jestem przy ognisku, to gdzie biegniecie? Dziwne, powiadam. Chcę wejść po schodach, to biegnie do kominka. Jak klikam na kominek, to biegnie do schodów. Ale przynajmniej weszli stamtąd. Tak wychodzi, że tej laski tutaj nie widzę. On się powinien, ten kapitan, z nią bawić w komnacie jakiejś. Aha. Czyli wyszliśmy tędy, którędy nie mogliśmy wejść poprzednio. Dobra. To śmigam stąd, chociaż jeszcze lochy mnie kuszą. Coś tam było. To jeszcze zajrzę tam po drodze i fortecę uważam za przejrzaną. Co prawda tu mnie kusi zajrzeć do tej skrzyni, ale... Do dworu, kobieto. Lecimy na morze. Ciekawe, czy tą flagę mam wciągniętą na tym statku, czy trzeba jakoś ściągnąć samemu. Lochy chyba tu były. Z kuchni do lochów się chyba szło? Czy lochy to lochy? Ale na tym wygrywaniu tych etapów to umrę ze starości rzeczywiście. Nie da się szybciej. Coś tu było, no. To jak zawsze, nagrajmy. Co, da się już wejść? Nie, uj. Dobra. Captain. Oh, yeah. Kusi mnie Helgą. Może kucharka mnie widziała, niech się wali. Idziemy najwyżej save'a w gram. Ciekawe, czy ten koleś będzie mnie widział. Ciekawego. I co, zdążę wrócić? Chyba nic nie ma. To mogę otworzyć. Może jakieś punkty dostanę. No tam raczej tak tego nie sprawdzę, tej szafy. Bez rozlewu krwi. Dobra. Powiedzmy, że... przebadane.
lecimy na statek. Zobaczę, może wodę da się jeszcze kupić u tego kolesia. Przy wyjściu. I do widzenia, piękny forcie. Nawet bez orzeszków. Actually, never mind. How can I do you, Captain? Right away. Wody ma w cholerę. O, jakaś fajna zbroja. Chupka i krzesiwo, po co mi to? A kilof? Kilof mógłby się przydać. Lina z kotwiczką. To nawet używałem. Tak, za specjalnie to nie mam kasy. No ale dobra. Kupię na pewno kilof. Kurde, buty uniku. Boże, ile kasiory. Dobra, to kupię. Jeden kilof bym chciał. Łoma. I niech będą dwie liny. To, dobra. I wodę bym kupił 50. Okej. Okej. Czyli tu mi pokazuje, mam 16 wody i 70 mięsa prawie. Nic mi to nie dało. Gdzie jest stateczek? Co mogę wodę rozdać? Czy mi ta woda do czegoś potrzebna? Jeszcze może do gotowania jest? Dajmy 300. Jak się nie zestarzeje. Tak, i woda jest liczona, wtedy dobra. Dowalę jeszcze. Gdzie są te suchary? Oni lubią suchary przecież. No to wody i żarcia mamy. Pytanie, ryż się liczy do jedzenia? 172, 200. Ta, liczy się. Okej. Coś tu możemy jeszcze zdziałać. Powiedzmy, że tego jeszcze nie zdejmiemy. Armaty nie znaleźliśmy. Zobaczmy to. Myślałem, że da się go jakoś ten wyekwipować. No dobra. Lecimy na statek.
trochę odpłynę, to zdejmę tą flagę. Chyba. Bo nie wiem, czy to się nie wiąże z tym, że będą mnie jakoś atakować. Wrak statku badałem, czy nie? Chłopaki już mnie gonią. Zmieńmy flagę. Taką mieliśmy poprzednio, to taką założymy. Wyraźnie coś ode mnie chcą. Jak tą ranną załogę wyleczyć? Irena, jak ja mam cię wyleczyć? Ty mi powiedz. Irżeno. Sima casita for taking me on. Danny, the cops run dry. Nikt nie chce z szefową pogadać. If you be having a tick, Cap, I'll be thinking it. If I be dragging you into these depths. Kolega się rozmowny zrobił. Zakładam, że chodzi o Remaro. Ale się okaże, że tego chłopak. When I were a wee swabby, fresh to the sea, it were Remaro that showed me the ropes and rigging. More than that, he kept his weather eye open for me. The sea be a right poxy oar on occasion, and life aboard the Sorcerer, that and more. Malnash, our ship hunter, she were all wet and bothered for doing me harm, and Remaro. No. He protected me. Albo traktował go jako młodszego brata, albo to było coś więcej. Mentored me too. Learned me letters and navigation, handed down the Principe traditions. In time, we became close as kin or closer. And the Sorcerer, my family. No właśnie, mieliście romans? Why, Cap? You be feeling a bit the old envy? Tak. Jesteś taki piękny, że normalnie. We never shared a bunk. Not that I'd have kicked him out of a hammock, but like I said, we be family. He never took advantage. Right, fantastic fucking question, Cap. Word out were mutiny. But I'll be putting about as much stock in that as a dockside doxy for manners. Well, no, I don't normally be singing no praises of veracity, Cap. But in the matter of Remaro, I'll be hunting the truth. Well, only knows, Cap. She treated me like my mere presence gave offense. Bla, bla, bla. A o sobie coś powiesz? Fair. He be of old Valian stock. A good man and righteous. Not honest, of course, but honorable. Were our shipboard sawbones, more than half handy at it. More than one swabby be on the old salt that a furrow from the wheel. Dobrze, odnajdziemy go, odnajdziemy. Thanks, Captain. Ahoy, Captain. What can I do you for? Co? Zacznij flirtować. Powaliło go. K-
już gram kobietą, to wolę z kobietą poflirtować. A nie z takim kolesiem, co ja jestem. Watcher, tell me what's on your mind. No dobra, zapytam się jeszcze. You're there in my head when sometimes I can tell. I'm glad we talked. Nic nowego. O co statua powie? How may I be of service, my lady? Nic nie powie. Gdzie jest ta Irena? Jak ci mam wyleczyć? Is anyone seeing to your schooling, Vela? I'm learning lots. Which side of the boat is good for fishing? Which side is good for puking when Uncle Engram's had too much ale? La la la. A cóż to w mojej komnacie słychać? Nic. Dobra, idziemy na morze. Chyba, że... Nie, nie ma Ireny tutaj. Dobra. Tak czuję, że ten statek coś ma do mnie. Wyraźnie obrał kurs na mnie. Może chcą się klepać. To wyjdźmy im naprzeciw. Jak się wgra oczywiście. Jesteś ścigana. Walki morskiej, bitwy morskiej jeszcze. Widzę, że raczej nie będę miał szans wygrać. Ma lepszy pancerz. 12 kolesi ma. Ja mam 5, o ile dobrze widzę. Dobra, klepmy się na pokładzie, a co? Jak chcą, to niech mają, jak to mówią. Może wygram jeszcze. Jak on ma 12, ja mam 5. Plus załoga? Jak oni to liczą? Mak pogody? Wal Helga. Coś ty Helga zrobiła najlepszego. Z jakiego sztyletu, kobieto. Ale zwaliłem. Poleciała ze sztyletem. Idiotka. To teraz sprawdzę, co ten ma. Ma swoją buławę. Może jakimś czarem zarzucisz, ojciec?
jest ten. Miałeś taki fajny dystansowy. Może coś takiego? O Helga się waliłaś jak szkoda gadać. Zaraz jej zrobią z dupy jesień średniowiecza. Kochany tanku. A nie, to nie jesteś tank. Dobra, wal ojciec. Ty jesteś tankiem od siedmiu boleści. Żeś koleś przywalił. Ładnie, dwa razy możesz. Tylko czy się stanąłem tam, gdzie będzie czar zaraz leciał. I Helga pójdzie się kochać. Dobra, chybił. Ale się uwzięli na nią. Widzę, że mnich to z pięści nawala. Ale się tłok zrobił. Matko, jak przywalił. Co masz, ojciec, w podorędziu? Ciągle nie łapię, czy te obszarówki coś robią, czy nie robią. Może iść go poraź z bliska, co? A, jeszcze musisz pomyśleć, pewnie. Ale taki błąd zrobisz. Helgą. Też myślisz, kurde. No co zrobić? Nawet nieźle idzie. Zastanawiam się, czy nie skupić się na tym kapitanie. Bo mnie denerwuje. Fiknij, ojciec. A, nie może się ruszyć. No tak. Bo mag zarzucił sieci. Pajęcze. Mhm.
jak wy możecie oślepiać. Ciekawe, czy da się wskrzeszać postacie, znaczy ożywiać. Więc są. Myślałem, że mogę to gdzieś rzucić najpierw. Zaraz mi się Mirkę złoży. Czy się nie możesz podejść? Panie magu. I'm having some trouble moving through this. I czemu on nie strzelił, ja się pytam. Leave it to me. Nie masz jakiegoś czaru oczyszczającego albo coś? Tak będzie ciekawe, ile turu. Będzie tak stało jak kołek. Leave it to me. Captain. Dobra, to ojciec, strzelisz w niego, czy jak? Hey, watch it with that. I need a drink. Spoko. Zaraz mi Mirkę padnie. Ale dzielna dziewucha. Dobra, iść kobieto. Możesz... Ten coś kastuje, widzę. Jak przywali. Ciekawe, czy dałoby się podejrzeć, co on chce. Jakieś obalenie by się przydało, ale... Nic nie zrobię. Idź stamtąd. Jakąś obszarówkę będzie rzucał. I'm having some trouble moving through this. Oszołomienie, oślepienie, spoko. What can I do you for? Idź do tego, bo jednak ten jeden nerwuje. Brak penetracji. How may I help? Take much more, Captain. Strzel w niego. Czemu nie możesz strzelić? Unieruchomiony kolega. No to stój sobie. A mój tank to widzę. Ciągnięcie, obalenie chciałem. I'm on it. Tylko, że wy się nie możecie ruszyć. To se mogę. Teraz już możesz. Przynajmniej przestał kastować.
To fikaj. Jeszcze do kolesia idziemy. Przebrzydły handlarz niewolników. Mieli kontuzję. Do zobaczenia. Ulala. Kolejną flagę dostaliśmy. Trochę ciuchów. Nie no, na serio muszę zrobić porządek. Weź wszystko, kontynuuj. Daj część monet za wodę. Dostają żołd, niech się walą. Tylko teraz muszę wykminić, jak ich pouleczać. Ciekawe, czy na morzu da się obóz rozbić. Zobaczę to jeszcze i kończę. Odpocznij. Da się. Dobra. Gdzie są suchary? Rozumiem, że oni mają już. Żarcie. Czy się mylę? Nie, no mają. I? Odpoczywamy. Płonie ognisko na statku. Jest dobrze. Jeszcze raz spójrzmy. Statusy poznikały. Dobra. To w następnym odcinku podążamy dalej do miasta Nekatake, czy jakoś tak. A w tym momencie zakończę już ten odcinek przydługi. Dzięki zatem za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii. Hej!